Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naprawdę szybką i smaczną potrawkę z piersi kurczaka. Zapraszam Was serdecznie na przepis. Na początek zajmiemy się filetem. Przepłukajcie go pod zimną, bieżącą wodą. Ja mam tutaj dwie solidne sztuki o łącznej wadze 0,5 kg. Pokroimy go teraz na mniejsze kawałki. Od Was zależy, jaką kostkę lubicie, czy grubszą, czy może cieńszą. Ja pokroję na taką średnią. Fileta mam już pokrojonego. Zabieramy się za smażenie. Na początek rozgrzewamy mocno patelnię. Wlewamy odrobinę oleju rzepakowego, bądź innego tłuszczu, który używacie, który lubicie. Patelnia z olejem jest mocno już rozgrzana. Zanim jednak zaczniemy smażyć fileta, podsmażymy warzywa. Tutaj mam 10 cm pora. Jedną marchewkę startą na tarce, na grubym oczku. I już od razu dorzucam 3 ząbki czosnku, drobno posiekane. Jak już wcześniej wspominałem, to jest naprawdę bardzo szybka potrawa. Zrobicie ją błyskawicznie. Teraz wystarczy przemieszać. Zeszlimy delikatnie tylko te warzywa, tak żeby zmiękły. Już teraz posolę. Warzywa nam szybciej zmiękną. Podsmażamy dosłownie 2-3 minuty. Już teraz dodaję zioła prowansalskie, tak gdzieś około pół łyżeczki. Do tego sporo pieprzu, a przynajmniej u mnie, ja uwielbiam pieprzne potrawy. Przemieszam. Zrobię miejsce dla fileta. Już teraz wrzucam fileta. I podsmażam od czasu do czasu, mieszając. Dosolę jeszcze odrobinę. Całość mamy już idealnie podsmażoną. Warzywa zmiękły, a filet jest zamknięty, tak więc będzie na pewno soczysty jeszcze w środku. Teraz dolewamy śmietankę 30, tak około 250 ml. Przemieszam to teraz. Teraz dorzucę jeszcze około 200 ml jogurtu greckiego. Możecie jogurt grecki zastąpić śmietaną, na przykład 18, 12. Już teraz dorzucam groszek konserwowy. Całość teraz przemieszam. Teraz całość delikatnie zredukujemy, tak żeby sos zagęścił się. Sos mamy już zagęszczony. Teraz wystarczy spróbować, czy nie trzeba dosolić. Wcześniej soliłem 2 razy. Nasłoność jest idealnie. Już na sam koniec wystarczy tylko dosypać szczypior. Ta potrawa ma być zdrowa, świeża i kolorowa. Ja już zdejmuję patelnię z gazu. Potrawę mamy zrobioną i będziemy testować. Potrawka sprawdzi się idealnie z ziemniakami, z kaszą, z ryżem, z makaronem. A ja dzisiaj przetestuję ją normalnie z bułeczką. Jest naprawdę niesamowicie aromatyczna. Przepyszna. To jest naprawdę idealne połączenie. Kurczak uwielbia zioła prowansalskie, a jak dorzucimy do tego jeszcze czosnek, to już w ogóle jest fantastycznie. Mam nadzieję, że ten błyskawiczny przepis na obiad wypróbujecie. Jak już tak będzie, dajcie jakiś komentarz, łapka w górę, mile widziana. Jak zwykle Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajka.